Kalotce brawa dla zespołu Nowego Karku, który przyjechał w 5-osobowym składzie i dzielnie walczy do końca. Naprawdę szczere słowa uznania. Miejsce 8. KS Chrzanów. Miejsce 7. KS Żabno. Miejsce 6. KS Wieliczka. Miejsce 5. KS Gorlice. Miejsce 4. Zespół Gospodarzy i Organizatorów. KS Bochnia. Miejsce 3, a więc 1 na podium. KS Kraków. Przypominam, wygrana w karnych zespołem gospodarzy. Miejsce 2. KS Brzesko. Również w karnych uległo zwycięzcy tegorocznego turnieju, którym zostaje KS Tarnów. Trzeba pomóc trenerowi potwierdzić, że za ciężkie. I nagrody indywidualne, decyzją jury, najlepszym bramkarzem tegorocznego turnieju zostaje bramkarz gospodarzy Mariusz Stec. Proszę Państwa, ostatnia nagroda. Ciężko było wyłonić jury i wskazać najlepszego zawodnika. Zadecydowały dwie piękne bramki zdobyte w finale. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Tomasz Kita! Proszę Państwa, zanim oddam to wspaniałe urządzenie,
do właściwych rąk, a więc do burmistrzowi naszego miasta pragnę w imieniu chyba wszystkich nas serdecznie podziękować głównemu inicjatorowi i organizatorowi dotychczasowych wszystkich praktycznie turniejów. I proszę o gorące brawa, które będą wyrazem naprawdę uznania dla tego człowieka. Mariusz Krupa! I na zakończenie pragnę wyrazić nadzieję, że w tym składzie spotkamy się za rok w tej hali, a ja korzystając z tego, że jest początek tego roku dla wszystkich, pragnę na ręce Panu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku dla całej rodzin. Dziękuję bardzo i oddaję mikrofon Panu Burmistrzowi. Drodzy Panowie, kilka godzin zmagań, turniej zakończył się, wyłonił zwycięzcę. Serdecznie gratuluję. Gratuluję również udziału w tym turnieju wszystkim pozostałym drużynom. Zgadzam się z opinią, która tutaj została wypowiedziana. Turniej rzeczywiście stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Dramaturgia spotkań, zwłaszcza tych finałowych, była ogromna, a remisy w normalnym czasie gry świadczą o niezwykłej determinacji i wielkiej woli walki. Jednak zwycięzcę mamy. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Proszę Panów, zapraszam za rok. Zapraszam, cieszę się. Cieszę się z tego, że przyjechaliście do Bochni, że mogliście tutaj rywalizować w sportowej walce. I tak jak powiedziałem, zapraszam za rok. Wszystkiego dobrego życzę.